Hejka wszystkim! Tutaj! W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Robloxa, ale nie takiego zwykłego. Jest to odcinek z gry, o której chyba najczęściej piszecie mi w komentarzach. Oczywiście chodzi o Brookhaven w Robloxie. Nigdy w tą grę nie grałam, nie wiem za bardzo o co w niej chodzi, więc liczę, że będziecie pisać bardzo dużo komentarzy z podpowiedziami, co mogłabym robić na tej mapie. A teraz jesteście ciekawi, jak mi pójdzie w dzisiejszym odcinku? To dajecie! No dobra, okej, i zaczynamy. Tutaj mamy wielki graj. Czemu z tej strony jest muzyka, a z tej nie? Dobra, nieważne. Co my tutaj w ogóle mamy? Tutaj mamy awatara. Możemy zmienić sobie? A co to jest? Aha, to może... To jest moje dziecko w tym momencie? Dobra, okej. Tutaj możemy coś malować. Tancerz. Nazwa? Tu są... Plecak z kotem! No czekajcie, gdzie on jest? Tutaj jest też taki plecak. No ja chcę go ubrać, no dawaj. Mam plecak z kotem i mam kota nawet, ale dobra. Nie będę się tutaj przejmowała, jak ja wyglądam. Jestem w pracy. Dobra, okej. Ej, tu jest zjeżdżalnia, ja chcę po zjeżdżalni sobie zjechać, ej. Oho, czemu ja siedzę na dnie basenu? Dobra, jaki wyskok w ogóle. Dobra, i po kolei sobie będę sprawdzała, co my tutaj mamy. Zaczynamy od banku. Dobra, tutaj mamy, że możemy wybierać sobie chyba pieniążki. O co chodzi z tą pracą? Napiszcie mi w komentarzach. O co tutaj chodzi, że mogę jakąś pracę mieć? Uj. Światło można zapalać i gasić. Patrzcie, i to jest wyjście. O, ja sobie tutaj mogę pracować. I kartę jakąś mam. Dobra. Ej, karta do bankomatu mi wyjdzie? Chyba nie, tutaj jest niebieska i czerwona taka karta, ale dobra. Ja jeszcze idę na górę zobaczyć, co my tutaj mamy. Patrzcie. Czy to nam się tutaj otworzy? Jak ja mogę tutaj wejść? Halo? Halo, co to jest? Jak ja mogę tu wejść? Dobra, okej. Aha, karta jest potrzebna, żeby tutaj przechodzić. Dobra. Idźmy do kolejnego budynku. A, te drzwi się nie otwierają. Tutaj jest Rockstar. Tutaj są rzeczy rockowców. A mogę kupić? Nie mogę tego kupić. Kurczę. To jest dla dziewczyn. A co jest w ogóle tutaj? Czy tu jest wyjście na ulicę? Dobra, tu jest wyjście na ulicę. Czyli po prostu tutaj mamy taki sklepik. Jezu, ile to jest lokalizacji w ogóle? Tutaj jest kawiarnia, a tu? Co tutaj jest? No nie gadajcie. Tu jest dentysta, tu jest lekarz w sensie. No dobra, okej. I tutaj jeszcze chodźmy sobie dalej. Tutaj jest po prostu pusta miejscówka. Czy ja mogę wyskoczyć tędy? Nie, muszę zejść tędy. Dobra. Ale zobaczmy jeszcze tak mniej więcej, co my tutaj mamy. Że tu jest rzeczy. Dobra, i tutaj jest autokar. Ja mogę wsiąść do... To chyba nie jest najbezpieczniej. Patrzcie. Patrzcie, przebrało mnie faktycznie. Dopiero teraz zauważyłam. Okej, czyli mogę autokarem jeździć. Dobra, i jak chcę być studentem? To ja mam wtedy tutaj jakieś inne rzeczy, będąc studentem. Tutaj w ogóle są szafki z piesełem. Widzicie to? Aha, ja sobie wybrałam tą szafkę. I wzięłam podręcznik nawet. Dobra, i tutaj mamy salę od matematyki. Okej. Tam mamy od angielskiego siłownia, patrzcie. Dawajcie piłę. Serio? Czy ja mogę tą piłą rzucić? Kurczę, prawie trafiłam jeszcze raz. Dobra. Z podskokiem. No nie! Jeszcze raz. 2000 years later. Dobra, trzeba skoczyć chyba. Trafiłam! Udało mi się, halo! Milusia Klaudusia jest sportsmenem. I co my tutaj jeszcze mamy? Tam mamy, widzę, ratusz. Tutaj jest dużo osób. Tutaj sobie ktoś skacze. Co to jest? To jest pogotowie?
Czemu tu jest szyba wybita? Halo, co tutaj się dzieje? Halo, halo, zaraz Milusia Klaudusia tutaj wejdzie i się zrobi porządek ze wszystkimi. Dobra, o co chodzi z tą pracą? Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, o co chodzi z tą pracą, do czego to służy. To jest... Okej, tu można operować nawet, ale nie mogę podać zastrzyku nikomu. Co my jeszcze mamy tutaj? Bo ogólnie bardzo dużo osób z Was pisało mi, że chcecie, żebym zagrała w tą grę. Ja w nią nigdy nie wchodziłam, nie wiem zbytnio o co w niej chodzi. Nie potrafię zaczaić do końca. Więc piszcie w komentarzach, co powinnam robić, jakieś podpowiedzi. Co to jest? Patrzcie. Coś się tu otworzyło. A z strzykawą i piłą też sobie chyba. Nie wiem. Okej, okay, dobra. Czyli tutaj mamy po prostu policję. Ej, a ja mam gdzieś tu domek chyba swój, nie? No dobra, no chcę ten domek. Halo, halo! Ja chcę domek! I tutaj mogę sobie wybrać domek, który chcę. Okej, okay. A co trzeba zrobić, żeby wziąć sobie na przykład ten z gwiazdką domek? No nie kradnij mnie tutaj! Co to ma być? Czemu mnie kradniesz? Halo, halo, halo! Halo, halo, halo! Czemu mnie kradniesz wózkiem? No i co? I zabiera mnie gdzieś. Ja sobie domek w międzyczasie. Ja chcę ten. Dobra. Chyba się zbudował mój domek. Czemu mnie kradniesz? Piłą! Piłą będę z ciebie rzucała. O masz, a ty! A ty! A ty! A ty! Rzut na piłki, a tak! Grabę wzbijaka! Nie daj się zbić! I patrzcie, tu mi się coś powyświetlało. Dobra, bo ja mogę dom urządzić. Ja tutaj... Ej, ona mnie zamknęła? Jak ja mam stąd wyjść? Halo, halo! Jak ona mnie tu zamknąć tak mogła? No jak ja mam się stąd uwolnić teraz? Co to jest? Ja chcę iść tam, do mojego domku. No wypuść! Dobra, ona mnie zamknęła! Ale ja mam rezydencję! Ja! Dobra, o! Teraz... O, i teraz ja ją zamknę. I co teraz? A, tu się blokuje drzwi, dobra, kumam. O! I ona teraz mi nie wejdzie tu, do mojego domku. I co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj jakieś rzeczy do wyboru. Patrzcie, jaką mam piękną kuchnię. Lodówka jaka. Pizzę nawet wzięłam i ją zjadłam. Ej, dobra, dobra, ja mam gościa. Musicie poczekać, czekajcie, czekajcie. No, chodź. Hello! Jak tam ci się u mnie w domu podoba? Dobra, może chcesz... czy chcesz coś może... O! Może chcesz loda? Chcesz loda? Jak ja mam tu upuścić, co? Jak mogę jej dać loda? Jaki odkurzacz mam? Dobra, goście przyszli, trzeba poodkurzać. Tutaj taki syf po przeprowadzce, a tutaj goście już pierwsi przychodzą do mnie. Co to ma być? Dobra, odkładamy odkurzacz poodkurzane. Dobra, czyli ja mogę na przykład sobie cały domek tutaj przyszykować. Czy ja mogę zapalić ognisko? Ciekawe, czy jakbym miała kiełbaskę, czy mogę podgrzać w ognisku. Wy tak w domu nie róbcie, ale ja bym tak zrobiła tutaj. Dobra, telewizor mogę włączyć. Dobra, czyli ja mogę w tej grze... To wygląda jak Natasza. Kto był na moim Instagramie i widział, jak wygląda Natasza, to może napisać mi w komentarzu, czy on nie wygląda faktycznie jak Natasza. Okej, czyli wracając do mojego pomyślunku, czyli ja mogę sobie tutaj zrobić na przykład odcinek, że do mnie przychodzą goście i że muszę posprzątać cały dom i ugotować jakieś pyszne jedzonko. Boże, ile ja mam tu pokoi, bogata jestem, nie będę musiała już nigdy w życiu pracować, nawet safe mam. Ile kasy? A co mi da F? Jak nacisnę F? Aha, rzucam pieniędzmi. A jak będę miała coś innego w ręce? Na przykład, nie wiem, pizzę i F. Okej, to są różne rzeczy, które mogę robić. Dobra, czyli po prostu ja tutaj mogę historyjki zrobić. Hello! O nie, co ci się stało? Ratujmy ją! Halo, halo! Ja mam strzykawkę! Dajmy jej strzykawkę, halo!
Daj jej! Żyjesz? Halo, halo! Co ja mogę tutaj zrobić, żeby jej pomóc? Tutaj nie pomogę, tu są chyba jakieś zachowania. Położę się koło niej. Halo? Nie. Ja jestem smutna, bo jej się coś stało. O nie! To jest mój pierwszy przyjaciel w Brookhaven. Płaczemy! Bo jej się coś wydarzyło. Chlip, chlip. Patrzcie. Ja ją mogę nosić? Czemu nie mogę jej podnieść? Czemu nie mogę jej podnieść? Ja bym chciała ją podnieść. Nie umiem. A, może muszę przestać płakać. Dobra, okej, ona się zgodziła. To ja ją szybko zabieram na pogotowie. Oj, co to miało być? Na pogotowie zabieramy szybko. Gdzie jest pogotowie? Boże, gdzie było pogotowie? Tam było pogotowie. To szybko, szybko. Czemu ja nie mam jakiegoś samochodu? Byłoby szybciej. Ja może mam. Czemu mi to nie działa? Dobra, może chyba nie mogę jej nieść i jednocześnie jechać. Gdzie było pogotowie, Matko Boska? Tu jest policja. Tu jest szkoła. Tu gdzieś niedaleko było pogotowie. Tam jest pogotowie! Trzymaj się! Ja cię uratuję! Szybko, szybko, szybko! Szybko, szybko! Halo, halo! Dobra, wchodzimy i szybko na salę. Tutaj na łóżko! Aha, nie tak miało to wyglądać. Dobra, leży tutaj! I wzywamy! Zamykamy kurtynę, ja jej pomogę! Ja nie czekam na lekarza. Patrzcie, już jej lepiej chyba. Albo i nie. Ojoj! Ojoj! Hej! Żyjesz! Szybko, ja biegnę po jakieś lekarstwa. Gdzie są lekarstwa? Szybko, szybko! Lekarstwo! Strzykawka. Bo ja jedną strzykawkę dałam. Nie kładź się tutaj! Chodź tu! Strzykawką! Ratujemy! Dawaj, w pupę! Trzeba w pupę! Dobra! Masz! Dobra, teraz czekamy. Musi lekarstwo zacząć działać. To ja sobie... O, mogę w międzyczasie poczytać. Patrzcie. Czytamy o... Oj. Czytamy tutaj o medycynie, jak jej pomóc. Halo, halo. Czy są tu jeszcze jakieś lekarstwa, które mogłabym jej dać ewentualnie, żeby się lepiej poczuła? Tutaj. O! Tu są dzieciaczki dopiero co urodzone. Nie, to tutaj nie wchodzimy, bo zaczną płakać i będzie gorzej. Kurczę, mały ten szpital. Ej, tutaj jest. Prześwietlenie można zrobić. Dobra, to weźmy ją na prześwietlenie. Hej, ja bym chciała cię podnieść. Zgodzisz się na to? Ona chyba nie chce być już noszona. Ona nie chce być dalej leczona. Może ta strzykawka jej pomogła. I ona się po prostu już lepiej czuje. Jak się tutaj w ogóle zaprasza kogokolwiek do znajomych? Powiedzcie mi, napiszcie mi w komentarzach. W ogóle piszcie w komentarzach wszelakie różne podpowiedzi. Ojoj, to jest cmentarz? Mam nadzieję, że on nie został wykopany dla naszej koleżanki. Że ja ją dobrze jednak uratowałam. Patrzcie, samochód komuś buchnęłam chyba. Gamigmarn. Coś tam po prostu on sobie tak stał. Tutaj są farmy. Matko Boska, ile tutaj tego jest? Piszcie w komentarzu wszystkie podpowiedzi, jakie macie odnośnie... Światło mogę nawet włączyć, nie gadajcie. Jaka ta gra jest rozbudowana? Piszcie komentarze. Co mogłabym robić? Co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach? Jeżeli będzie bardzo dużo łapek w górę. Co to za napad? Bum! Samochodem! Co to miało być? Jeżeli będzie dużo komentarzy, że chcecie kolejny odcinek i bardzo dużo łapek w górę, to wtedy sobie nagramy. A ja... Jak mogę sobie zrobić? Aha, dobra, wystarczy poskoczyć. Ja jeszcze tylko tutaj wejdę, zobaczę i na tym skończymy, myślę, dzisiejszy odcinek. Już i tak jak na pierwszy raz, jak wyszłam w ogóle w Brookhavena, uratowałam komuś życie. To jest chyba dużo. No ale dalej nie wiem, o co chodzi z tą pracą, serio. Okej, dobra, fajnie. Okej, ale na tym miejscu sobie już zakończmy, bo tak jak mówię, uratowałam komuś życie już pierwszego dnia w Brookhaven. A wy piszcie komentarze z pomysłami,
co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach. To wszystko, co miałam dla Was w dzisiejszym odcinku, ale nie przejmujcie się, bo na pewno będą kolejne. Tylko nie zapomnijcie zostawić przycisku subskrybuj, koniecznie z dzwoneczkiem, no i też dać bardzo dużo łapek w górę, żeby być ze wszystkim na bieżąco, żeby było więcej takich filmów na tym kanale i żeby mój kolejny wypad do Brookhaven był tak samo heroiczny jak ten. To jak? Widzimy się następnym razem. Pa!